Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, w zeszłym tygodniu gościłem z wizytą w jednej ze szkół jazdy w Suwałkach. Omawialiśmy z właścicielem całą drogę dokumentacyjną, jaką musi przejść chętny, aby odbyć taki kurs. Mówiliśmy, jakie miejsca trzeba odwiedzić, jakie badania trzeba zrobić. I omówiliśmy również całą, jak się odbywa część teoretyczna kursu. I tak jak zapowiedziałem w zeszłym tygodniu, w dzisiejszym odcinku prześledzimy sobie drogę kursanta w części praktycznej. I tak jak w zeszłym tygodniu, dzisiaj witam mojego rozmówcę, pana Jana Wysilewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Także panie Janku, część praktyczna. Na czym się odbywa? Ile godzin? Jeżeli chodzi o szkolenie praktyczne w zakresie kategorii B, ilość godzin to 30 godzin i zajęcia praktyczne polegają na tym, żeby nauczyć przyszłego adepta sztuki kierowania, poruszania się tym pojazdem, oswojenia się z nim, nauczenia posługiwania się przyrządami służącymi do sterowania i kierowania pojazdem. Jeżeli chodzi o metody i sposób przeprowadzania tych zajęć, zależy to od indywidualnego podejścia instruktora danego kursanta, jak również do indywidualnych predyspozycji danego kursanta. I tutaj, jeżeli chodzi o nakład przeprowadzanych zajęć w części, gdzie odbywa się to w ruchu drogowym, w części, gdzie to się odbywa na placu manewrowym, w części, gdzie to odbywa się poza miastem, a tak jak również w warunkach o zmniejszonej przejrzystości powietrza. Jeżeli takowe nastąpią, bo tutaj jeżeli chodzi o warunki zmniejszonej przejrzystości powietrza, to mamy na myśli warunki mgła, opady atmosferyczne, jak również w warunkach od zmierzchu do świtu. I tutaj, kiedy mamy okres szkolenia jesienno-zimowy, to tak jakby naturalnie mamy zapewnione te warunki, że dana osoba ucząca się spotka się z tymi warunkami zmniejszonej przejrzystości powietrza czy warunkach od zmierzchu do świtu i to szkolenie będzie kontynuowane i omawiane od techniki kierowania w danych warunkach. Natomiast jeżeli chodzi o sezon letni, z tym troszeczkę trudniej, bo jeżeli chodzi o warunki od zmierzchu do świtu, to tutaj wiemy, że też te godziny pracy instruktorów są ograniczone i nie mogą instruktorzy pracować ponad miarę, bo efektywność będzie ich słaba. No i wiadomo, że ciężko, żeby prowadzić w warunkach od zmierzchu do świtu od godziny 21 czy od godziny 22 do 4 rano, bo, czy nawet do 3 rano, bo w takich godzinach tylko ten zmierzch występuje. Także tutaj dobór technik prowadzonych zajęć zależy, tak jak na wstępie powiedziałem, od instruktora i predyspozycji ucznia. Czy kursant już powinien cokolwiek wiedzieć o kierowaniu? Czy powinien już próbować, nie wiem, wujek, tata, próbować nauczyć, chociaż małe pojęcie, żeby miał? Czy można się nauczyć tak naprawdę od całkowitego zera? No tutaj są takie jakby może dwie teorie na ten temat. Jedna to, że przychodzi osoba i ma pojęcie o kierowaniu pojazdem. Inna osoba, która nie ma w ogóle pojęcia o kierowaniu pojazdem. I to jakoby nie ma żadnego znaczenia, bo największe znaczenie ma to, jaki jest
postęp w przyjmowaniu wiedzy, która jest przekazywana przez instruktora. Jeżeli ten postęp jest, to jest w porządku, bo czasami ktoś przychodzi na określonym poziomie i mu przekładasz tę wiedzę, przekładasz i nadal on pozostaje na tym samym etapie. I to jest trudne nauczanie. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi od stanu zero i z lekcji na lekcję widać postęp, to wtedy jest w porządku, widać, że ten uczestnik chłonie w siebie tą wiedzę i to przynosi określone korzyści. Często też staramy się nawet nie namawiać do tego, żeby osoby wsiadały bez instrukcji instruktora do samochodu, bo bywa tak, że przychodzi ktoś, pewne umiejętności ma, ale one są nie do końca zgodne z techniką kierowania, która później jest bardzo istotną w dalszym kierowaniu, kiedy my nabieramy nawyków, kiedy te nawyki muszą być właściwe i te nawyki owocują wtedy, kiedy znajdujemy się w krytycznej sytuacji. Kiedy ta krytyczna sytuacja nastąpi, nie wiemy. Ale jeżeli te nawyki będziemy mieli prawidłowo wyćwiczone i włożone w siebie, to one niejednokrotnie nas uratują. Tutaj też chciałbym taką nietypową rzecz powiedzieć, że ludzie przychodzący na kurs myślą, wszyscy tak może nie wszyscy, myślą, że nauczą się na kursie jeździć. Zabrzmi to może tak trochę banalnie, ale ja pracuję 41 lat w zawodzie. Jeszcze nigdy nikogo nie nauczyłem jeździć, bo na kursie jest to niemożliwe. Na kursie możemy nauczyć się podstaw bezpiecznego kierowania pojazdem. Dalej, kiedy znajdziemy się poza obecnością instruktora, poza obecnością egzaminatora, kiedy siadamy za kierownicę, kiedy spoczywa cała odpowiedzialność na nas, zaczynamy dalej uczyć się tej odpowiedzialności. I możemy sobie powiedzieć tak, że całe życie uczymy się, ale jeżeli chodzi o kierowanie pojazdem, to naprawdę, żeby móc powiedzieć o sobie, że umiemy jeździć, to co najmniej z 3-4 lata muszą potrwać. A na czym polega ten praktyczny kurs, praktyczna część kursu, prawda? Bo domyślam się, że również manewry na placu. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o szkolenie praktyczne, to plac manewrowy stał się jakby mniej wymagający, bo tylko ćwiczenia na łuku, czyli jazda po prostej i łuku do przodu, i jazda po łuku i prostej do tyłu. Ruszanie na wzniesieniu i to są elementy, które wymagane są na placu manewrowym, oczywiście poprzedzone wcześniej obsługą pojazdu, elementami, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Przepraszam, że przerwę, ale z tego co ja pamiętam, jak ja nabywałem uprawnienia, to troszeczkę więcej tych manewrów było obowiązkowych. Pamiętam parkowanie tyłem kopertę, pamiętam dokładnie. Parkowanie do garażu tyłem. Tak dokładnie było, ale że traktowano ten plac jak taki małpi gaik, to te elementy zostały przeniesione w ruch miejski. Wszystkie manewry typu parkowanie przodem, parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe tyłem, parkowanie równoległe, zawracanie w ograniczonej przestrzeni, te elementy wykonuje się podczas egzaminu w ruchu miejskim. I tutaj w zależności od inwencji egzaminatora, on wybiera sobie miejsce, wskazuje, w którym miejscu należy dany manewr wykonać i osoba wykonuje ten manewr już w warunkach takich, jak to odbywa się naturalnie, a nie na słupkach, tak jak bywało dotychczas. Myślę, że jest to korzystniejsze, bo ocieramy się o warunki takie, jakie nas rzeczywiście spotykają i
one już później nie są nam zaskoczeniem. Trudniej było, kiedy robiliśmy to wśród pachałków, a później musieliśmy robić wśród pojazdów. No i zniknęła w ten sposób kwestia właśnie centymetra najechania na linię, prawda? Tak, tutaj te elementy jakby straciły swój sens i myślę, że to jest bardziej logiczne podejście do praktyk, które są stosowane, bo one odzwierciedlają to, z czym mamy do czynienia w rzeczywistości. Czy jeżeli kursant nie czuje się jeszcze na siłach, aby przystąpić do państwowego egzaminu, prawda, czy może sobie jeszcze dokupić takie lekcje praktyczne, czy też teoretyczne może? Jeżeli chodzi o liczbę godzin, jaką ma dana osoba odbyć podczas szkolenia, jest to liczba godzin minimalna. Zawsze osoba uczęszczająca na kurs może sobie te godziny zwiększyć, jeżeli podczas egzaminu wewnętrznego okaże się, że te umiejętności jeszcze są zbyt nikłe, żeby można powiedzieć tej osobie, że okej, w porządku, możesz, będziesz mógł już samodzielnie pojechać po drodze. No to wtedy w zależności od tego, jakie tam te predyspozycje są tych osób, te godziny dodatkowe są dobierane. I tak jak każdy kurs kończy się egzaminem, prawda? Łącznie. Czy jak każdy egzamin, domyślam się, że można również go nie zdać i tego wewnętrznego. Czy powtarzamy ten egzamin do skutku, czy powtarzamy jakąś część kursu, aby się doszkolić? Jeżeli egzamin wewnętrzny wypada z oceną negatywną, no to wtedy oczywistym jest to, że trzeba wziąć dodatkowe godziny i często bywa, że niektóre elementy są nie do końca opanowane. Czasami bywa też, że dość duży stres na samo słowo egzamin występuje i ta technika jazdy dużo ma do życzenia. W związku z tym jednokrotny, dwukrotny czy trzykrotny egzamin nie jest tragedią, bo tutaj jakoby dodatkowych kosztów się nie ponosi za ten egzamin, a jeżeli się dobierze dodatkowe lekcje, to działa in plus, bo raz, że uzupełnimy te wiadomości, których nam brakuje, a dwa, to mamy później większe szanse na ocenę pozytywną na egzaminie państwowym. I oby tak wszyscy mogli się cieszyć uprawnieniami, właśnie tak jak pan mówił, pozytywna ocena na egzaminie państwowym. Tak powinna się kończyć edukacja, jeżeli chodzi o samo zdobywanie uprawnień, bo tak jak pan wspominał, uczymy się z każdym kilometrem, z każdym dniem, z każdym rokiem praktyki. Tak jest. I tak właśnie, że warunki zmieniają się, sytuacja na drogach zmienia i nie jesteśmy zwolnieni od tego, że mamy czy tam 10, 20 czy 30 lat prawo jazdy. To znaczy, że my wszystko wiemy, wszystko rozumiemy i jesteśmy najlepsi na drodze. Najważniejsza rzecz to tolerancja, szacunek do innych na drodze i wyrozumiałość. Jeżeli takich cech nabędziemy w sobie, to wtedy współuczestniczenie w ruchu drogowym będzie łatwiejsze, inni przestaną nam przeszkadzać, a to, że poruszamy się pojazdem, będzie sprawiało nam przyjemność, nie będziemy zmęczeni po przejechaniu nawet wielu kilkudziesięciu czy kilkuset kilometrów. Jeżeli będziemy narażeni na ciągły stres, to nawet po kilku kilometrach jesteśmy narażeni na to, że możemy spowodować zagrożenie w ruchu drogowym. I zawsze, szanowni państwo, pamiętać, że samochód to nie tylko maszyna do przemieszczania się, ale również maszyna, którą możemy sobie i innym wyrządzić, powiem lekko, krzywdę. Także uczymy się z każdym dniem, z każdym kilometrem. Co?
Bezpiecznej jazdy życzę sobie, panu i chyba wszystkim widzom. Dziękuję ślicznie, także wszystkim też kierowcom życzę bezpiecznej drogi, szerokiej drogi, wyrozumiałości wśród innych uczestników, tolerancji od innych uczestników, no i abyśmy byli szczęśliwi z tego, że umiemy jeździć, umiemy kierować tym pojazdem i daje to nam wielką radość, a jednocześnie ułatwia nam życie. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Proszę państwa, podsumowując, no dwa odcinki, w których mówiliśmy, jak zdobyć uprawnienia, i powtórzę słowa pana Wasilewskiego, że praktycznie uczymy się jeździć całe życie. Nie ma takiego kierowcy, który zrobił kurs, zdał egzamin państwowy i to wszystko. Bo kurs robimy raz, uczymy się przepisów tylko raz, a potem czasami, a niektórzy często, biorą korepetycje u policjantów podczas zatrzymań i kontroli. Także chyba tutaj nic dodać, nic ująć. Zapraszam na kilka filmików znalezionych w sieci. Mówię jumping. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Do zobaczenia.